rok do Gostynia, Wilczar, pokazałem ludziom, że jadę do Krowi. Śmieszne, nie no, żartuję. Moi drodzy. Te auta za nami, patrzę, co to za debil, halo. To przejdźmy na drugą oła stronę. Chociaż kij z tym, że auta jadą, moi drodzy, opuszczamy Krobię i pokażę wam, jak dojdę do Wymysłowa, no bo co tutaj mogę, nie? Moi drodzy, stała się dość niefortunna sytuacja, gdyż po spotkaniu stało się coś bardzo złego. Nie no, żartuję. Po spotkaniu z Wiktorem to tam nie będę mówił, nie? Takim żalem i smutkiem opuściłem Krobię, coś mi uciska, ale to nic. Moi drodzy, przede wszystkim, wiecie no, spoko, luz, hardcore, 15 km do Gostynia oczywiście. Przechodzę na vlogi. Gamin u mnie. Moi drodzy, od gamingu pomału odchodzę. Chcę pójść bardziej w takie komentary, vlog, coś jak Grzelcu albo mamusia moja. Jezu, kurwa, pies. Elo mordo, nagram cię, cześć. Prawo autorskie, Sergio się do mnie przypieprzy. No szanuję za chwilę, nie? Grzelcu, zdrowej zbroje. Nie no, moi drodzy. Tu jestem człowiekiem tolerancyjnym, ja poszanowałem filmik Sergia Dispuczara nie za bardzo, ale pozdrawiam bardzo serdecznie mamę i Krzelca, zaprzeciwka jadą. I moi drodzy, pokażę wam, jak będę w Wysłowie i tam potem Stara Krobia i tamte tam. I no, vlog do Gostynia jest Gostynia, mam nadzieję, że chyba też coś nagram po drodze. Widzimy się w Wysłowie, elo! Super, wbiliśmy na Wymysłowo, super. Idziemy na Domachowo. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Jakby mnie przypadkiem wykryto, to jebło. Odpukać oczywiście. To chciałbym powiedzieć, że Grzelcu i mama YouTube'owa to dla mnie wielka rodzina i mamy wszyscy jednego subskrypcjona. Nie, a tak poważnie, no to jeżeli chcecie, by we mnie coś jebło, to wam dziękuję za wszystko. No i widzimy się w Domachowie. Ja tu tak sobie kurde chodzę i się okazało, że to dopiero Stara Krobia jest. No ale czego się nie robi dla publiczności, sobie chodzę jak mogę. Więc tak jak mówiłem, zrobię postój w Domachowie i potem ci się wydali już bezpośrednio do Gostynia. A tymczasem Stara Krobia. Ma tutaj o, tak tu o, może tak, chyba trochę drzewa było widać. No ale jesteśmy w Domachowie, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że to się w końcu nagrało. Jesteśmy w Domachowie i taki malutki postojek robimy, zaraz idziemy dalej. Tym razem w Gostyniu będziemy się widzieć, tu jak samochody jeżdżą, mam za sobą tu gdzieś obok jest sklep, a no, chyba ten coś było widać, ktoś tam jeździ. Domachowo było chyba tam kiedyś podawane za stolicy biskupizny, czyli tam naszego krótkiego rejonu, czyli tam ponoć biskupizna, rejony biskupizny tam się aż pod Gostyń właśnie tam ciągnęły, z tego co pamiętam z historii. Jedno jest pewne, gwary biskupiańskiej niestety nie umiem, niestety, no ale tak więc fajnie mieszkać tutaj w tych rejonach, bardzo fajnie, bo że gałąź spadła, dobrze, że nie na łeb mój. I taki malutki postoik zrobię i myślę, że będziemy mogli iść i będziemy się widzieć w Gostyniu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i idziemy dalej na Gostyń. Przed Gostyniu zobaczymy, co tam.
Dzień dobry, z tej strony jeden z braci Łysolec. Oczywiście jesteśmy na planie do utworu Ściernisko 2 i będziemy grali pole, łyse pole. Tutaj mamy piękne pole. Ha. Motor se niech przejedzie. Nagrywamy vloga. Ha. Dobre vlogi i oczywiście dziękuję wam bardzo serdecznie. Niestety nie mam drugiego brata Łysolca, bo bracia Pierdolec się nie zgodzili, uprowadzili go i w ogóle. Więc kręcimy tutaj teledysk na tych polach do utworu Ściernisko 2 i zamiast San Francisco będzie Monte Cassino. Dziękuję. Sygań wyciągam, że jestem tak zmachany. Mam ze sobą 1/4 drogi. Co? 1/3, przepraszam. Ale moi drodzy, zaraz dojdziemy do Krajewic. I tak naprawdę z Krajewic już tylko z Górki już jesteśmy w Gostyniu. Więc ktoś coś Gostyń. Nie, no będzie taki post na Facebooku na pewno. Ten blog będzie, nie wiem, może jakoś na rok szkolny rozpoczęcie, bo długo wakacje się kończą, więc trzeba wyprawkę szkolną, rzecz jasna, kupić. Ale moi drodzy, jeśli ktoś by chciał się ze mną w Gostyniu spotkać, a nie, bo to już będzie po, a to nie, to sorry. No ale jesteśmy w Krajewicach i zaraz będę w Gostyniu. Schodzimy na Gostyń. Kurde, pięknie. Jakbym właśnie tamtędy poszedł, to pewno bym już byłby tam w Gostyniu, albo i nie. A tak to wioskami szedłem. W ogóle piszcie w komentarzu, którędy lepiej, czy psiami chodzić, czy właśnie główną. Lepiej psiami, bo mnie aut jedzie i w ogóle. To jesteśmy. 69 do Poznania, elo. Pozdrawiam mamę. Bardzo śmiesznie, 3 km do Gostynia. Jadą sobie samochody, więc trzeba troszkę pokrzyczeć. Korzystając jeszcze z chwili, chciałem pozdrowić Dawiksa, Dawiksa, tak, i całe społeczeństwo gostyńskie. Tak myślę, że pożegnamy się pod domem, pod miejscem, w którym nagrałem bardzo dużo filmów i to miejsce jest dla mnie bardzo ważne, bo tam zacząłem. Myślę, że tam chyba skończę. Ale nie kanał, nie. Skończę z vlogiem. Tam właśnie, w tamtym miejscu, gdzie powinniśmy. Tylko niestety do chaty nie wejdziemy, bo wynajmują niestety, więc do domku nie wejdę. Ale ważne, że będę pod domem, pod blokiem. Tam się pożegnamy w tym blogu. Ludzie się patrzą i pewno myślą, Boże, co ten debil robi? Się trochę dziwnie czuję, ale pożegnam się właśnie przy domu. Już jak będę wracał do Krobi, to już będę nagrywał, tylko tam jakieś fotki porobię. Jak będę wracał do Krobi, może tą samą trasą, może nie. Zobaczymy. Tymczasem jeszcze... No, zaraz będziemy w Gostyniu, więc jak wbijemy na Gostyń, tam jeszcze ze 2-3 sceny powinienem nagrywać. Może wrzesień pójdziemy pod górami tam, górną. Jeszcze nie wiem, ale na pewno wrocławską nie idę. Pójdziemy tamtędy i będziemy się widzieli już pod moim blokiem, gdzie zakończymy odcinek. No, debile się patrzą, co ten debil wyprawia. Albo mówią, o, to ten mikrosławny, ha. Śmieszne, bardzo. Moi drodzy, zaraz zobaczycie piękną tablicę Gostynia, a ja też zobaczę piękny Gostyń. Wreszcie z powrotem, moi drodzy. Elo, dzień
dobry, pozdrawiam cały Gostyn. Wszyscy krzyczmy. Krzycznikow. Dobrze, idziemy do Poznania. Nie. Słuchajcie, myślicie nie z tej strony, co trzeba i mnie razi trochę. To źle, a okularów nie wziąłem. Ale to nic, teraz cały Gostyn usłyszę, że mikros był w Gostyniu, elo. Idziemy pod blok, ale wpierw pod górkę. I ostatnia scena jest w bloku, moi drodzy. Tymczasem w bloku, pod blokiem, w bloku, nie wiem, w piwnicy, tam gdzie kiedyś nagrywałem. Jak to się nazywało, chcę mieć dziewczynę, tak? Śmieszna piosenka, elo. Jak Mirkus wbija do akcji, elo. Obejrzenie następnego vloga, trzymajcie się, na razie, elo.